Cześć, siema, witam Was, tu Szalony Kolekcjoner. Rozpoczynamy taki wielkanocny weekend, w którym będziemy sobie unboxingowali dalej update. Poza tym pootwieramy też troszeczkę innych kolekcji, żeby może troszeczkę odsapnąć czasami od tego update'u. Co mamy do otwierania? Mamy do otwierania blisterki z Biedronki, mamy do otwierania blisterki ze Smyka, czyli takie blisterki, które zawierają aż 36 kart plus dwie limitki. Mamy też jeszcze mnóstwo Brawo. Mam nadzieję, że dojdzie jeszcze zestaw startowy, także będzie co otwierać. Dzisiaj zaczniemy od blisterka z Biedronki. Taki blisterek można kupić za 13,99, 14 zł. Dostajemy za to 3 saszetki, czyli dokładnie 24 karty plus jeszcze kartę z limitowanej edycji. Taki blisterek w zasadzie opłaca się kupić ze względu na to, że saszetka w tym przypadku wychodzi po 3,50 zł, a oprócz tego mamy jeszcze limitę. Zobaczymy, jaką my limitę trafimy. Niestety nie przygotowałem się, nie mam nożyczek. Mam nadzieję, że sobie poradzę tym nożykiem. Tak, idzie nawet lepiej niż nożyczkami, także nie ma problemu. Mamy oczywiście 4 saszetki. Saszetki są tradycyjnie bez kodów paskowych i trafiamy sobie Sergio Aguero na karcie limitowanej. Nie wiem, chyba go nie mam jeszcze. Nie mam. To jest moja nowa limitka, także fajnie. Już unboxing zaczyna się uroczo. Zobaczymy, co będzie dalej. Zobaczymy, jakie karteczki trafimy w... Ojeju, jakoś tak nietypowo zacząłem. Jakie karteczki trafimy w saszetkach. No co jest? Szalony, nie ma siły przed świętami. No dobra, zaczynamy i trafiamy sobie Porto. FC Porto na 16. Mam już komplet tych kart, natomiast fajnie jest zebrać sobie kilka takich zestawów i trzymać je dla przyszłych pokoleń, rzekłbym. Także tak to wygląda. Co dalej? Marlos chociażby. Wow, Shakhtar nam się wysypał. Tutaj Ramirez jeszcze dodatkowo. Ksaka. Na koniec zawodnik Bessel. Saszetka numer 2. Tutaj saszetki są tylko 4, więc taki unboxing będzie bardzo, bardzo szybki. I mamy tutaj kartę Dynamo i to jest Milner. Wow, nie miałem tej karty. Jest. To będzie komplet kart Dynamo. Super. Zobaczmy, co będzie dalej. Matri na impakcie. I pewno to już będzie wszystko tym razem. Tak, dokładnie. Saszetka numer 3. Napiszcie mi w komentarzach, jakie wy ciekawe karty trafialiście w blisterkach z Biedronki. Jestem ciekaw, czy można urwać coś fajnego. Patrzcie, jak go nie było, to nie było. Teraz już mam powtórkę. Keyplayery też zakończyłem już w komplecie. Mamy Shakhtar, który chyba u mnie najczęściej występuje na 16. Shakhtar i Borussia to takie dwa zespoły, dwa kluby, które u mnie wpadają najczęściej w unboxingach. Kadira chociażby. I na koniec Dirar. Ostatnia saszetka. Powiem tak, nie zdziwię się, jak większość albo dużo kolekcjonerów. Wow, mamy coś fajnego, mamy magiczny moment. Zaraz do niego dojdziemy. Zobaczcie, mówiłem o Borussii, jest Borussia. Ale mówię, dokończę poprzedni temat. Nie zdziwię się, jak większość z Was na zajączka dostanie takie blisterki z Biedronki, ponieważ no, to jest fajny prezent. Prezent nie jest jakoś nie wiadomo jak drogi, także fajnie dostać coś takiego. Wow, coś tam spadło z Bravo Sport, nieważne. A trafiamy sobie Borussię. Mamy tutaj zwyklasa i na koniec magiczny moment. No niestety jest to moja powtórka, ale świetna karta. Moim zdaniem magiczne momenty, które wypuściło tym razem Panini, to są najlepsze karty w tej edycji, w tym dodruku. Także no, ja jestem bardzo zadowolony. Dzięki już teraz za oglądanie tego filmu. Zapraszam na kolejne, gdzie będziemy otwierali kolejne saszetki, kolejne blisterki. Zobaczymy, co trafimy w innych przypadkach. Jeszcze raz dzięki, pozdrawiam Was serdecznie. Szalony Kolekcjoner, cześć!